W tym odcinku będziemy gotowali zapiekankę z kalafiorem. Może powiedzmy, z czego się będzie składał cały ten nasz przepis. Mamy przygotowany kalafior. Wiesz co, mamy przygotowany kalafior, ale ja mam taką niespodziankę dla Ciebie, taką trochę bombę witaminową. Mam zielony kalafior, taki mało popularny, nazywa się Romanesco. Ten kalafior to jest bomba witamin. Witamina C, potas, sód, jód. Naprawdę taka mega bomba, która daje dużego kopa dla skóry, dla zębów i warto go jadać. Będziesz mnie uczył dzisiaj gotowania sosu beszamelowego. Słuchajcie, najstarszego, jednego z najstarszych sosów, bo to jest de facto taka baza wyjścia do każdego sosu. Możemy każdy sos już na beszamelu zrobić. To pokażemy w trakcie naszej zapiekanki. To co, zabieramy się za robotę. Więc ja poproszę Cię, żebyś wstawił nasz czaniecki makaron do wody. Ja sobie pozwolę już obrać tutaj nasz por. W międzyczasie może ja będę obierał cebulę. O. To jest cebula czosnkowa, tak. Ona ma taki bardzo charakterystyczny, mocniejszy posmak. Bardzo dobrze skomponuje się z białymi końcówkami pora, które są bardzo delikatne. Wiesz, ja mam taki swój sposób na obieranie cebul, bo każdy odkraja gdzieś tam jakieś boki. Ja po prostu kroję cebulę na pół. O. I małym nożykiem ją obieram. Raz, dwa i jest obrana. Może ja już się wezmę za obieranie naszego kalafiora, naszego kwiatu. Ten kalafior będziemy poddawali blanszowaniu. To jest taka technika krótkotrwałego gotowania. Od 30 sekund do 3 minut w zależności od warzywa. I to pozwala zachować przede wszystkim kolor i chrupkość. Mhm. Po tym procesie blanszowania musi nastąpić proces hartowania, czyli odwrotność. Wrzucamy to do zimnej wody. Przerzucę do zimnej wody. Co spowoduje zatrzymanie procesu tego naszego takiego bardziej parzenia, prawda? Niż gotowania. Ciebie i zaproszę oliwa, masło, żeby utrzymać ten maślany posmak w tej naszej zapiekance. I smażymy poraz z cebulą czosnkową. Na lekko złoty kolor. Potem zrobimy na tej samej patelni, jak sięgniemy tego pora, nie będziemy jej płukali po to, żeby utrzymać ten smak tego pora i cebuli, zrobimy na tym beszamel. Fajna rzecz, jeśli chodzi o beszamel, jest też dla ludzi, którzy są uczuleni. Robi się go na mleku, można go zrobić z mleka sojowego, jeśli ktoś jest uczulony na przykład na laktozę. To co, rzucamy? Dobra, wrzucamy. Mhm. Ja sobie przygotuję tutaj. I mierzamy wszystko. Tak jest. Słuchaj. Mamy kilka głównych składników do beszamelu. Masło, mąka, czyli standardowa zasmażka. Tak. W szkole by powiedzieli... Tylko z tą różnicą, że nie taka zasmażka jak do gulaszu. Nie taka ciemna, nie? Nie taka ciemna, ale będziemy ją właśnie rozcieńczali białym mlekiem. Tak. Tutaj mam miskę, jakbyś mogła do tej miski nam tutaj to przerzucić. Tak. Ekstra. Tak, uważaj. Dobra, okej. Patelnia gorąca. Pora już mamy, cebulę mamy, czyli robimy beszamel. To dajemy masło. Świetnie. Czyli robimy tutaj najpierw zasmażkę. Skwarzy. Ja tutaj mam taką fajną tarkę. O. Też ją będziemy dzisiaj używali. To jest taka tarka, która nazywa się Marco Payne. Tarka, która służy głównie do ścierania twardych rzeczy, do ścierania trufli, parmezanu i gałki muszkatołowej. Gałki muszkatołowej, tak. Dokładnie tak. Ja może, Iza, dosypię Ci tej mąki teraz. Tak, tak. Ja, wiesz co, to ja będę mieszała, co? O, jasne, jasne. Dobra. Ekstra. Musi ten stosunek mąki być taki w miarę równy do tłuszczu. Nie za sucho, nie może być też za mało tej mąki. Zacznę to powoli doprawiać, jeśli pozwolisz, solą. A jakbyś już na przykład, zasmażkę. No. Trzeba chyba uważać, co? Trzeba bardzo szybko mieszać. Bardzo szybko mieszać, żeby się nie zważyło. I my zrobimy ten sos taki trochę luźniejszy, bo u nas to jest forma zapiekacza. Leję mleko. Okej, i teraz porządnie rozmieszamy i zaraz doleję jeszcze troszeczkę. I pozwolę, czy mogę przyprawić? Na pewno, tą moją ulubioną musztardę. Tak. Ja w ogóle bardzo lubię mięso na musztardzie. Też takie marynowane w musztardzie z miodem. Ocet zawarty w musztardzie powoduje, że mięso kruszeje, także... Okej. O, dobra. Dobrze, czyli już wyłączamy, żeby nam ten sos nic się z nim nie stało. Iza, proszę Cię, żebyś doprawiła gałką muszkatową nasz sos, a ja dodam odrobinę cytryny. Najpierw trochę po niej naciskam, żeby było więcej soku. Musisz mi powiedzieć, jaką ilość tej gałki. Wiesz co, każdy tak naprawdę dozuje według swojego uznania. Ja lubię, jak ją czuć.
mamy warkoczyki, fajnie pachnie, prawda? Pięknie. Czanieckie warkoczyki, dwa kalafiory, fajny sos, por. I musztarda. I musztarda. Dobra, ja myślę, że chyba wystarczy, albo jeszcze przekażę coś więcej? Przekażę Ci cytrynę jeszcze, jakbyś mogła ją tak fajnie wycisnąć do tego, tego soku przez ręce. No tak. O, ekstra. Beszamel, Iza, mamy gotowy. Mamy makaron, mamy pora. O. I zaczniemy to mieszać wszystko, wiesz? Dwoma łóżkami będzie Ci łatwiej na przykład dźwigać makaron. Tak też warto mieszać makaron w misce, znaczy, prawda? Mam się tym zająć ja, tak? O. Dobrze, no to będziemy teraz ładnie przemieszczali nasz czanieckie makaron. Okej, wystarczy, bo to będziemy trochę też etapowo robili. Dobra. Teraz ja dam trochę kalafiora i zrobimy tak. Mam taki pomysł, żebyśmy może go cieli trochę tego kalafiora. On też będzie ładnie w tej zapiekance wyglądał. Czyli już myślimy nad tą aranżacją naszego kalafiora i naszej zapiekanki, prawda? Pięknie. Dobrze, Iza, to wymieszamy teraz ten nasz czaniecki makaron warkoczyk z tymi naszymi kalafiorami. Tak. Dodamy odrobinę oliwy extra virgin. Dodaliśmy już pora i cebuli. Dobrze, to ja zajmę się oliwą. Extra. Może możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy oliwą taką z oliwek i extra virgin? Wiesz co, oliwa z oliwek z wytłoków oliwy jest pozbawiona tego goryczkowego smaku. To jest pierwsze tłoczenie, które ma taki goryczkowaty, mocny, intensywny smak, a ta z wytłoczyn jest pozbawiona tego i ona się bardziej nadaje do smażenia niż ta, którą wyrwaliśmy teraz. Słuchajcie, i zobaczcie to, co jest ważne, czego nie powiedzieliśmy. Do naszych czanieckich warkoczyków nie użyliśmy sera, czyli danie nie jest tak bogate w tłuszcz. Użyliśmy oliwę z oliwek i odrobinę masła. 180 stopni? 180 stopni, 20 minut, albo też w zależności od piekarnika. To wędrujemy do piekarnika. Zapiekanka z kalafiorem gotowa i teraz trzeba ją udekorować. Ja generalnie jestem takim bardzo wielkim fanem tymianku. Mam tutaj taką piękną donicę. Tymianek fajnie się też komponuje w słodkich daniach, nie tylko w słonych. I bardzo fajnie wygląda, taki długi. Ja myślę, że wiesz, że wystarczy. Wystarczy. Nie lubię takich bujnych dekoracji. Zapiekanka z kalafiorem w wykonaniu Izabeli Kapias i Mateusza Czekierdy. I zapraszam wszystkich do obejrzenia kolejnego odcinka. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Subskrybujcie kanał Czanieckich Makaronów.